Cześć, witajcie, tu Emil Dąbrowski z Wiadomości Szczecin. Zapraszam na najważniejsze i najciekawsze informacje z miasta. Ta informacja jest nie tylko najważniejsza w ostatnim tygodniu, ale dla wielu mieszkańców na pewno najważniejsza od wielu miesięcy. Budujemy aquapark. To już w 100% pewne, a jeśli dodam, że pierwsze prace rozpoczną się w ciągu kilku dni, sami widzicie, że to dzieje się naprawdę. Jest to obiekt oczekiwany przez szczecinian i właśnie dlatego musi być to obiekt z najwyższej półki i wykonany oczywiście w klasie światowej. Fabryka wody stanie w miejscu dawnej Gątynki, czyli w okolicy ulic Strzanieckiej i 1 Maja. Nasz szczeciński aquapark będzie nie tylko miejscem wodnych rozrywek, ale też i edukacji. Prowadzone będą tam zajęcia m.in. z biologii i chemii. Kiedy otwarcie? Firma Alstal ma zakończyć budowę na początku 2022 roku. Śledźcie postępy na fabrykawody.eu. Samochodów będzie mniej, ale zieleni, rowerzystów i zapewne spacerowiczów więcej. Taka jest wizja zmian w Alei Wojska Polskiego. Na odcinku od Placu Szarych Szeregów do Placu Zwycięstwa będzie strefa ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę, skośne miejsca do parkowania i nowa zieleń. W miejscu dawnej Ściany Płaczu będzie fontanna i miejsce spotkania na Placu Zgody – Rondo. Przetarg na przebudowę śródmiejskiego fragmentu Alei Wojska Polskiego już w przyszłym roku, a początek prac w 2021. Szacujemy, że proces realizacji inwestycji potrwa około 2 lat i będzie on podzielony na etapy, tak żeby mieszkańcy w okresie realizacji mogli użytkować tą przestrzeń, szczególnie w zakresie obsługi lokali, które są w parterach i mieszkań. Wszystkie szczegóły o tej inwestycji znajdziecie na stronie Wojska Polskiego Szczecin.eu. Przemiana alei to początek planu rewitalizacji, który ma objąć całe centrum Szczecina. Jesteśmy już po Dniu Nauczyciela, więc tę informację można potraktować jako prezent dla nauczycieli, no i oczywiście uczniów. Ci ze szkoły podstawowej nr 48 mają nową salę gimnastyczną oraz sale lekcyjne. Inwestycja przy ulicy Czorsztyńskiej na Pogodnie właśnie się zakończyła. Na parterze nowego budynku znajdują się sale do muzyki i plastyki, a na piętrze do przyrody, geografii, chemii i biologii. Jest też nowa sala gimnastyczna z szatniami i pomieszczeniami dla trenerów. Teraz coś dla nieco starszych uczniów, czyli dla studentów i doktorantów. Mogą oni starać się o finansowe wsparcie od miasta w postaci stypendium prezydenckiego oraz nagrody prezydenta. Warunek? Muszą mieszkać w Szczecinie i wykazać się wyjątkowymi osiągnięciami w nauce. Oferta jest skierowana do studentów ostatniego roku studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich. Maksymalna wysokość stypendium to 30 tysięcy złotych. Nagroda prezydenta jest natomiast dedykowana autorom prac związanych ze strategią rozwoju Szczecina. Chciałem zaprosić ja, ale chyba lepiej jak na to wydarzenie, o którym teraz powiemy w Wiadomościach Szczecin, zaprosi Katarzyna Nosowska. Czołem, tu Kaśka Nosowska. Moi drodzy, panie, panowie, już 19 października od godziny 17 w Netto Arenie czekamy na was. Jeśli macie wolne popołudnie i wieczór i chcecie zażyć wyjątkowej rozrywki, to zapraszamy bardzo serdecznie. No właśnie, Festiwal Młodych Talentów już w najbliższy weekend. Najpierw przesłuchania kandydatów na Gwiazdy Muzyki w Starej Rzeźni to w piątek, a dzień później finałowy koncert w Netto Arenie, w którym oprócz zwycięzców festiwalu zagrają znane od lat artystki Kaja, Edyta Bartosiewicz, Julia Pietrucha, Mela Koteluk oraz Paulina Przybysz. Bilet kupisz na Bilety FM. Szczecin stanie się Małą Bawarią i też będzie miał swój Oktoberfest. 18-19 października w Alei Kwiatowej spróbujesz rzemieślniczego piwa z całej Polski. Organizator, czyli Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, zapowiada, że to będzie festiwal wyjątkowych smaków przy akompaniamencie muzyki na żywo. Będzie też stand-up, pokaz ważenia piwa i rzecz jasna okazja, by coś zjeść. Oktoberfest w Szczecinie w piątek po południu i w sobotę przez cały dzień. Tym bardziej czekam na weekend. Jeśli wy czekacie nie tylko na weekend, ale i na następny odcinek Wiadomości Szczecin, to musicie być cierpliwi do wtorku. Albo zaglądać na stronę internetową, do aplikacji lub na ekrany w mieście. Tam jesteśmy całą dobę. Pamiętajcie też o codziennych odcinkach WS Info na Facebooku. Trzymajcie się. Do zobaczenia.